są dwa aspekty związane z dymisją generała Bondaryka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jedna odnosi się do przyczyn tej dymisji i to jest niezwykle ważne, być może najważniejsze, a druga kwestia odnosi się do strony formalnej. To jest tak, że jeśli pan premier chce odwołać szefa Agencji Bezpieczeństwa, musi zasięgnąć opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wniosek o taką opinię przez pana premiera nie został do tej pory złożony, ale pan generał Bondaryk złożył dymisję. To oznacza, że pan premier może przyjąć tą dymisję, ale to nie jest równoznaczne z tym, że dokładnie w tym samym momencie pan generał Bondaryk nie będzie dalej pełnił obowiązków do czasu jego odwołania. A wiemy, że będzie to jeszcze około 2 tygodni, być może niespełna 2 tygodnie. Ten czas pan premier będzie mógł wypełnić złożeniem formalnego wniosku do komisji i nawet jeżeli nie będzie chciał uwzględniać opinii komisji, to i tak może formalnie odwołać się ze stanowiska pana generała Bondaryka. Z mojego punktu widzenia słabością pewną pana premiera jest to, że od razu zadeklarował, że tą dymisję przyjmuje. Mógł wstrzymać się z tą deklaracją, mógł powiedzieć, zasięgnę opinii i dopiero później podejmę w tej sprawie określoną decyzję. Nie wiem, czy jest to zignorowanie, a nawet zlekceważenie, można by nawet i tak powiedzieć, ale na pewno za szybko podejmował decyzję. Zwłaszcza, że ta decyzja ma takie głębokie oparcie merytoryczne, że to nie jest tylko i wyłącznie dymisja, dlatego że znudziło się być panu generałowi Bondarykowi szefem tej służby, ale jest to dymisja dlatego, że agencji próbuje się wybić zęby. Próbuje się wybić wszystkie te argumenty, które były narzędziami skutecznego działania w zakresie stanu naszego bezpieczeństwa i poprawy tego bezpieczeństwa.